Skarby z Cieszyńskiej Truwły to wyjątkowe święto lokalnej kultury. W tym roku odbyła się 20. jubileuszowa edycja tego trzydniowego wydarzenia. W Cieszyńskiej Truwle można było znaleźć wiele propozycji, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W programie nie zabrakło warsztatów, wystaw, spacerów, widowiska plenerowego, wykładów. Ważnym i stałym elementem Truwły jest Cieszyński Jarmark Rzemiosła. Jest taki fajny klimat na zamku w Cieszynie, gdzie się przychodzi oczywiście i można tu zwiedzić, skosztować naszych tutaj regionalnych potraw. Przede wszystkim to rękodzieło, które też ja też reprezentuję. Łączka, gmina Dębowiec, 5 km od centrum Cieszyna. Zapraszam serdecznie. Ale chodzi o to, że a propos tego akordeonu, że mało to, że na przykład jako rzeźbę maluję, czy to prezentuję, co to robię, ale chodzi o to, że to zawsze grom. Właściwie od 20 roku, bo to dzisiaj mamy taki dość jubileuszowy, dzisiaj taka rocznica, nie? To jest 20 roku. Ja już jako dinozaur trzeba tu wspomnieć zawsze Marian świętej pamięci, kopiec był pierwszy, ja drugi i tu i tak dalej, chłopcy. No przecież Jarek Luza, proszę, z Wisły, wszyscy go znają. No i to tu jest taka loża tych, nie tak powiem, zasłużonych, ale tych emerytów, widzicie, sami też po mojej, już jakby nie było z marszka. No, ale chcę powiedzieć, że ten akordeon też tu służy po to, że ja tu chodzę, oprowadzamy, zwiedzamy, no i potem pracuję też grybą tu i wydzierą się takim temperamentnym oczywiście głosem góralskim. Czy z Wikliny, tak? Amerykanka specjalnie hodowana na wyplot właśnie takich rzeczy, bo ona jest giętka i ta ma strukturę i kolor ładny. Da się moczyć i parzyć, gotować. No i też można ją jeszcze obierać ze skóry, jest wtedy taka korowana biała. No właśnie, czyli to jest taka specjalna wiklina i co z tej wikliny można zrobić? Koszyki głównie? No ja robię w ogóle wszystko tradycyjne. Takie funkcjonalne, potrzebne, takie do codziennego użytku, no nie do, na owoce, na ozdobę, do kwiatków, do ogrodów, może być do szafy, o, taki karmik na przykład też jest ładny na zimę, no takie różne. I przede wszystkim teraz bardzo są takie, ja wiem, takie zainteresowanie jest dla tych młodych mam, one bardzo lubią kupować dzieciom do pokoju. A owoce w tym bardzo po prostu pachną, dostają zapachu takiej żywności prawdziwej. No i nikt tego się nie chce uczyć, nie mam kogo uczyć, są tylko warsztaty na chwilę i koniec. No właśnie, bo ja chciałam zapytać, czy pani prowadzi takie warsztaty, czy łatwo się nauczyć wyplatać? No nie jest to łatwo, bo to jest taka, to się nie da przekazać w ciągu godziny, dwóch i nie da się przekazać tego w jeden dzień. Bo to później się znowu zmienia i się zapomina, także przydałoby się jakiś ciąg warsztatów, żeby się tego nauczyć. No i musi być ktoś taki naprawdę, że to chce robić i pragnie tego, no nie żeby się tego nauczyć, bo to jest takie troszkę trudne i ciężkie. W niedzielę 19 września na dziedzińcu Zamku Cieszyn wystąpiły kapele. Nie zabrakło również pokazu pieczenia strudla. Rzemiosło to jest jeden z celów statutowych Zamku Cieszyn, więc jak najbardziej zostanie i myślę, że każdy z nas powinien doceniać wartość twórczości lokalnych rzemieślników i dbać o to, żeby jak najdłużej cieszyć oko i smaki właśnie tej twórczości rzemieślniczej. Także jak najbardziej ta impreza, oczywiście wiadomo, program pewnie będzie zmieniany i modyfikowany, ale jak najbardziej warto dbać o to, żeby właśnie lokalni rzemieślnicy jak najdłużej działali i byli aktywni. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.